Zespół bunkrów. Jeden z trzech wybudowanych w okolicach Kozła niemieckich schronów z 1940 roku w związku ze zmianą granicy w ramach realizacji paktu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku. Będę trzeba wleć, czy no co? I tysiące komarów. Komary to nas chyba zjedzą tutaj. A to co to jest? Radzę patrzeć pod nogi. Jakieś pomieszczenie, nie wiem. Widziałaś? Szpara chora. Dobrze, pójdę z tej strony. I tysiące komarów. Fu. Wyjście ewakuacyjne. I tu jest zwierzyczka. Piękny, duży schron. Czy to są wszystkie pomieszczenia, w których byliśmy? Tam powinno być więcej. No i wyjście ewakuacyjne. Tutaj. Kurde. Drabinka jest cała.